Marcin Dorociński jest jednym z najbardziej utalentowanych polskich aktorów filmowych i teatralnych. Praca, oprócz sławy i rozgłosu, przyniosła mu także miłość. Jak wyglądała historia małżeństwa Moniki Sudu i Marcina Dorocińskiego? Marcin Dorociński nie mówi wiele o swoim życiu. Należy do grona osób, które chwalą sobie prywatność więc na próżno szukać jego rodziny na łamach tabloidów. Patrząc na jego dokonania, na przykład planowana rola u boku Toma Krusa, zdaje się być nad wyraz skromnym człowiekiem, zresztą sam o sobie mówi, Marcin Skłódzienka. Urodził się 22 czerwca 1973 roku pod Warszawą. Nie od razu chciał zostać aktorem. Wcześniej myślał o byciu policjantem lub strażakiem. O aktorstwie zaczął myśleć dopiero w technikum, chociaż gdyby nie nabawił się kontuzji, prawdopodobnie oglądalibyśmy go teraz na boisku do piłki nożnej. W 1993 roku zdał do wyższej szkoły teatralnej w Warszawie i już wtedy zaczął odnosić pierwsze sukcesy. Grał z Bogusławem Lindą czy Janem Łomnickim, co nie było powszechne wśród studentów. Jego kariera na dobre rozkręciła się po 2000 roku i to wtedy poznał kobietę swoich marzeń. Spotkali się na planie filmowym Pitbula, gdzie pracowała Sudu. Jedna z bardziej cenionych polskich scenografek. Monika Sudu ma na swoim koncie wiele sukcesów, którymi jednak się nie chwali. W swoim dorobku ma filmy i około 60 reklam. Poza scenografią do seriali i filmów, ukochana Dorocińskiego zajmuje się także scenografią teatralną. W 2003 roku otrzymała nawet nagrodę Złota Maska za przygotowanie plastycznej inscenizacji do sztuki pod tytułem Mężczyzna, który pomylił żonę z kapeluszem. Mogłoby się wydawać, że sukcesy obojga mogą się odbić na ich wizerunku, jednak nic bardziej mylnego. Małżonkowie pozostają zwykłymi ludźmi, dbającymi o swoją prywatność, ich zdjęć nie znajdziemy w sieci, a para nie obnosi się z osiągnięciami. Ich związek jest najlepszym przykładem tego, że liczby niewiele znaczą. Bowiem ukochana aktora jest o 7 lat od niego starsza. Różnica wieku zupełnie im nie przeszkadza, nawet bardzo szerokie grono fanek i wielbicielek Dorocińskiego nie wpływa w żaden sposób na ich relacje. Aktor jest lojalny i oddany swojej żonie, co potwierdzają także osoby ze środowiska. Dziewczyny, które pracują w charakteryzatorni, wręcz prześcigają się w różnego rodzaju sztuczkach, by choćby z aktorem poflirtować. Ale on zawsze zachowuje bezpieczny dystans. Nie podejmuje z kobietami nawet najbardziej niewinnych żartów. Zdradził dziennikarzom informator z branży. Owocem tej pięknej miłości jest dwójka dzieci: Stanisław, urodzony 2006 roku, i Janina, która przyszła na świat w 2008 roku. A co wy myślicie o związku Marcin'a i Moniki? Dajcie mi znać w komentarzu.